deszczu. I słuchajcie, jest 20 chyba, 2 września, około 21 i jest 21 stopni, słuchajcie. Tak, Lola? Chodź. No chodź. Co jest? No chodź. Chodź. No chodź. Tak, chcę wziąć, musisz, rozumiem. Dobrze. Dobrze. A Lola odkryła, że kocha kiszone ogórki. Powiedz tak. Tak lubię kiszone ogórki. Moje oczko zapłakane. Tak leje, że jest ciemno, słuchajcie. Obudziłam się, bo myszy próbują zrobić błąd do mojego domku i było chrobotanie i się obudziłam, już nie mogłam spać. Więc ja coś słucham deszczu. I to wszystko, dziękuję. Nie wiem. Tak myślę. Chodź. No chodź. A tu teraz nie można, ten muszę wyjść. O, o, o. Już biegniecie? No, pamiętacie mnie, nie? Dzień dobry. Cześć. No, nie ślinimy. Chodź, masz. No chodź, masz. Cześć. Masz. Bez palca może. Nie wiem, czy kadr jest dobry. Uwaga, uwaga. Dziehol spożywczy z Mazur. Nie pierwszy tutaj, ale kilka pominęłam, ale teraz wam nagram. Śliwki, węgielki od pana z ryneczku. W Biedrze, zobaczcie, kupiłam takie zaciski do torebek, jak się otwiera jakieś opakowanie. Ta firma jest często w TK Maxie. No i wziąłam takie, bo tutaj wiecie, jak się coś otworzy, to jest dosyć wilgotno, więc to mi się przyda. Oj, sorry, Lawson. Będę piec ciasto, więc mam foremkę i olej, papryka, bułka, to jest piekarni taka wielka bułka i taka, nie wiem jaka to jest, jakaś prawie ciemna chyba. Bardzo dobrze. Cały czas jak tu jestem, nie jadłam żadnych słodyczy, nic słodkiego. A tak, Lola? A zbliża mi się okres, a przed okresem. Tak, tak, wypowiedziałam to słowo, będę mieć okres. Wielkie ciasteczka. Wędlinka, wędlinka. Pieczarki, będę robić grilla dzisiaj. Będę robić warzywa z grilla. Chleb. Kukurydza też pójdzie na grilla. Dzisiaj i jutro. Dzisiaj też pada, więc będzie czas na porządki w środku domku, bo na razie znaczy na porządki, właściwie nawet nie porządki, tylko chcę to wszystko poukładać, jak widzicie jest, o. Tu wszystko było sprzątane, czyszczone po tej przerwie. No i dzisiaj chcę sobie to wycie ładnie wszystko poukładać, zorganizować. Serdelki będą dzisiaj na śniadanie, musztarda. A zostało na ten, ale kupiłam piersi z kurczaka i słuchajcie, jak chcecie dobry przepis na marynatę z kurczaka, szybką i prostą, to kroicie, no, piersi z kurczaka tam wiecie na... Koniec kupa? No koniec kupa, musisz poczekać, aż skończę nagrywać. I słuchajcie, wiecie co jest potrzebne? Żadnych przypraw nie dajecie, tylko zalewacie pierś z kurczaka w pojemniku oliwą, dodajecie białe wino i cytrynę i to wszystko. I potem dopiero możecie posolić, jak już smażycie i wychodzi takie kruche, pyszne mięso.
Możecie na parę godzin, możecie na noc. Jak kupowałam wino, to wyszłam sobie do takiej półki tutaj w takim sklepie, żeby wybrać to białe. I jak zobaczyłam, zobaczcie, jakie mazurskie wino. Nok, nok. No nie mogę, zarąbiste jest. Więc je tutaj gdzieś postawię. Masło, ketchup, pawełek. Mówię, że po prostu chce mi się czegoś słodkiego. Tu są takie, jak gdzieś spotkacie, nie wiem, w jakimś sklepie. Tutaj są w Delikatesach Centrum. Takie ziemniaki kremowe. Jakie to są pyszne ziemniaki, słuchajcie. I zrobię je z masłem czosnkowym, z koperkiem. Takie pieczone w folii na grillu. Bo umiem już, słuchajcie, wyczyściłam całego grilla. Myjką ciśnieniową, jest po prostu nówka sztuka. Nauczyłam się, jak podłączać butlę gazową. Także, słuchajcie, jest tak. I co jeszcze? Właśnie. W cukierni kupiłam sobie dzisiaj do kawy. Zrobię sobie też pierwszą kawę od nie wiem kiedy. Taki eklerek fancy. Tak są teraz takie czary. Będę piec placek ze śliwkami słodzony miodem, więc kupiłam, to jest miód faceliowy. Właśnie i od tego pana od dawna kupuję miody. Tu już sobie kupiłam, mam zapas, słuchajcie, a to nawet wam pokażę. Pyłek to jest kremowy lipowy. Kremowy lipowy, a to jest, już nie pamiętam, jakiś inny, ale też jakiś dobry. No, w każdym razie będę go pić. Więc tu mam miód. To będzie taki placek jogurtowy. Mąka. Płyn do mycia naczynia do ciasta. Czekolada mleczna truskawkowa. Musi być na stanie. No i tu wziąłam jakieś, wiecie co, takie różne rzeczy, bo tu wszystko mi się już albo pokończyło, albo przeterminowało. Budyń, czekajcie, co tu jeszcze jest, cukier waniliowy, wiem, że to jest wanilinowy, przyprawa do ziemniaków, cukier z prawdziwą wanilią i nutą kardamonu, trochę tego dodam, cukier z wanilią, soda oczyszczona do ciasta, budyń śmietankowy, kurczak po staropolsku, bo będą też nóżki, nóżki z kurczaka, proszek do pieczenia, papryka słodka, makaron, proszek do pieczenia, cukier i miska była potrzebna. I jeszcze gdzieś jest mięso, ale zostało na werandzie, to już nie będę wam pokazywać. Jakoś tak powiem wam, wyszłam z obiegu w ogóle tak mało ostatnio, no nie, już nie nagrywam jakoś tak często, a tutaj to w ogóle pierwszy raz tak odpaliłam kamerę, wszystko nagrywał iPhone'em i aż tak w ogóle, wow, dziwnie mi. No ale dobra, słuchajcie, teraz idę wszystko rozpakować. Witajcie w domku na Mazurach, cieszycie się z vlogów? Teraz się postaram już nagrywać takie jak kiedyś. Eklerka, YouTube. Nagrałam już dla was haul, Lola tutaj śpi. I zaraz idę spać też, bo jest taki deszczowy dzień, że na nic innego nie mam ochoty.
Patrzcie na to. To się nazywa spacer Lola, nie? Ale fajnie, słuchajcie, Susi się strasznie bała po mostu. A Lola to pierwsza, powiedz. Jeszcze tu kaczka pływała, to biegła. Trochę sobie nogi połamała. Tam widzę, panowie ryby łowią. A ja sobie przyszłam pomedytować na chwilę. Jak zwykle, tak Lola? Patrzcie, jak pięknie. Będzie piękny dzień dzisiaj. Miało być pochmurno i padać, ale tu się nigdy nie sprawdza prognoza. Założyłam dzisiaj tą nową kamizelkę z Zary, ale słuchajcie, za ciepło mi jest. No jest przepiękny wrzesień. Myślę, że październik będzie tutaj taki sam. No tutaj z każdym razem właściwie była piękna jesień. Cieplutka. Więc mam nadzieję, nie mam nadziei, tak będzie w tym roku również. Bo mówię, planuję sobie tutaj różne remonty, renowacje, modernizacje i tak dalej. No, a jak będzie kiepska pogoda, to... Chciałabym to jeszcze zrobić w tym roku, bo potem zimą już nie bardzo. No i co jeszcze wam mam powiedzieć? Staram się wrócić do nagrywania takich gadanych vlogów jak teraz. Powiem wam, że bardzo mi pomógł ten przyjazd tutaj. Co chcesz? Co chcesz? Mokra Lola, tak? Zaraz idziemy, żeby się nie przeziębiła. Pomógł mi ten przyjazd tutaj i powiem wam, że nawet jak mam coś takiego, że nie wiem, coś mi się przypomina, albo zaczyna mnie łapać jakiś smutek, czy chce mi się płakać, czy coś takiego, myślę o jakiś, wiecie, tych różnych rzeczach, które się wydarzyły w ostatnim czasie, do których nie chcę już, no, o których tutaj nie chcę mówić, nie chcę wracać do tego. To wiecie co? Zakładam buty, albo zakładam kalosze, albo zakładam kroksy i idę na spacer. Idę do lasu, idę nad jezioro, idę na pomost, idę na grzyby. A jak nie, to chociaż siadam na werendzie i patrzę na drzewa, albo nie wiem, słucham deszczu w nocy. I słuchajcie, to jest lepsze niż każdy antydepresant. Serio. Wszyscy o tym mówią. Wszyscy o tym mówią, ale... Po prostu chcę wam powiedzieć, że jak źle się czujecie, jesteście wkurwieni, smutni, zmęczeni, to załóżcie buty i wyjdźcie z domu. Nawet jak mieszkacie w mieście i nie macie blisko parku, to po prostu wyjdźcie i przejdźcie się na zewnątrz. Słońce. Światło słoneczne, drzewa, nawet jak jest ich niewiele, jakaś woda, no woda w ogóle uspokaja. To jest, słuchajcie, niesamowite, jak to leczy. I ja teraz staram się codziennie wygospodarować czas, żeby no jakoś rano i w okolicach przed zachodem słońca popatrzeć na to wschodzące czy zachodzące słońce. To bardzo dobrze reguluje cykl dobowy i dobrze wpływa na naszą psychikę. Patrzenie na wschód i zachód słońca, więc ja staram się to robić i staram się być jak najwięcej z naturą. I czasem nawet nie medytuję, tylko po prostu siedzę i sobie patrzę na to jezioro, albo na chmury, albo na drzewa, albo słucham wiatru. I to się wydaje takie banalne, ale to naprawdę dużo robi i bardzo pomaga. Mi przynajmniej, a jest to darmowe i w miarę dostępne, mówię, nawet w jakimś tam dużym mieście. Gdzieś tam zawsze jakiś jest kawałek zieleni, do którego można pójść. A jak nie to mówię, samo to po prostu wyjście na światło słoneczne, tak? Siedzimy cały czas w pomieszczeniach, w sztucznym świetle, w... Chcesz już iść? Drapie mnie po plecach. W sztucznym, wiecie, oświetleniu, czasami w klimatyzacji, w biurach, jak ktoś pracuje w jakichś dużych budynkach, czy, no nieważne, wiecie, klima, no nie mam kontaktu z tym, też w mieście ciężko mieć świeże powietrze, ale no to nie zakiszone w budynku, tak?
Lola już mi pokazuje, że chce iść, więc zbieramy się, tak? Jeszcze nagramy outfit może. Pokażę wam tą kamizelkę, w sumie spoko wygląda. Jakieś spodnie sprzed 2 lat, które wygrzebałam z HM-u. Całe są w pajęczynach, wiecie? I jeszcze w kłaczkach sushi. Tak, no już idę, wiem, że ci zimno, idziemy już. Tak, już, już idziemy. Kończę. Ojejku, co ty robisz? Co ty robisz? Za spacer? Chodź. Wstajemy, co? Tak, piesek też się przeciął. Wstajemy, co? Jeszcze jestem zaspana. Wrzucałem się vlog, zaczął się wrzucać. Wczoraj o 20 i mam dopiero 50%. Muszę spróbować jakiś nowy internet tutaj, prawda? Tak? Powiedz. Mamy co? Zabawa? No ałaj, gryziesz mi w palec stopy, to nie jest zabawa. Wstajemy, no. Idziemy zrobić kawę. Idziemy na drugi spacer, dobra? Ile by się obudzić? A wczoraj, słuchajcie, w nocy było 17 stopni. Koniec września. Wcześniej noce były po 21-22 stopni. A! I rano już byłam, bo mnie Lola wyciągnęła na siku. Ktoś ukradł kroksa z werandy, porzucił na środku tutaj podwórka i obsikał. Ja obstawiam, że to był lis. Bo lisy lubią kres u tym. No.
zostawiłam do jedzenia. Powiedz, jak to dostawał? Dzień zaczynam od miodu z pyłkiem. Już jakiś czas, wiecie co, nie piłam. Oj, pompa się włączyła. I teraz jak cicho pracuję, jak mam nową. Wy nie dostrzegacie różnicy, ja wielką. Wracam do picia pyłku, bo jakoś zaprzestałam. Nie wiem dlaczego, ale tak, wracam. Miód faceliowy i pyłek, który zostawiłam wieczorem. Zobaczcie, jak to ma kolor. To jest tak dobre, mi to tak smakuje. A potem będzie kawa. Szlafrok, bo jest 14 stopni. Lola! Chodź, idziemy na spacer. Chodź! No chodź! Dawaj ze śpiwora. Muszę wam tak zrobić. No chodź! Chodź! Oh my god, jak to zrobić jedną ręką? Niestety nie ma spokoju, bo buduje się domek naprzeciwko, ale cóż, w końcu się wybuduje. O, a to wam pokażę, widzicie? Tu jest mój jeden kroks. Tak, Lola, pięknie się prezentujesz. Tu w ogóle jeszcze znalazłam takie klapki, które kiedyś kupiłam i je wyjmowałam, są zajebiste. O, a tam leży mój drugi kroks, widzicie? Patrzcie na to. I jest nasikane. Nie, nie jest pogryziony. Ale tak, ktoś tu grasował. Lola gdzieś tam pobiegła już szczekać pewnie na panów, bo ona nie może zdzierżyć, że tam ktoś pod jej płotem, wiecie, chodzi. Chłodno. Ale ciepło, bo ciepło. Ale poranki są takie rześkie, jak bym powiedziała. Mamy godzinę, prawie 12, zobaczycie, prawie 20 stopni, ale w cieniu. I mam sporo rzeczy do zużycia, bo mam tak, szynkę, którą już muszę zjeść, głowę halloumi, bo był otwarty, został po grillu, więc też już jest do zjedzenia, masło czosnkowe po grillu, stary chleb i ostatnie jajka, no w każdym razie, słuchajcie, tak, stwierdziłam, że takie naczynie, kiedyś kupiłam tylko i ono jest na grilla właśnie. Skroiłam cebulę, skroiłam szynkę, dodam do tego pomidory, halloumi zgrilluję i potem wrzucę i dwa jajka, a z tego zrobię grzanki z masłem ziołowym. Taki mój będzie, nie wiem, brunch, lunch, obiad pewnie, bo załóżcie, że później już nic nie zjem. Ale tak, muszę wykorzystać też czasem chleb. Twardy, ale uwielbiam, słuchajcie, nie wiem jak wy, ale dla mnie chleb z grilla z masłem czosnkowym.
albo ziemniaki z masłem czosnkowym. Uwielbiam, kocham taki zwykły, zwykły chleb. No, to mega. Pyszne, polecam wam chwila. Oczywiście jak zaczynam nagrywać. Co tam się wyprawia? Co tam się wyprawia, co? No żartowałam. To taki żart był. Możesz się tarzać. Dobra. Słuchajcie, bo dzisiaj jest pełnia. A ja odkąd tu przyjechałam, to cały czas mówię, że robię porządki i tak dalej, ale głównie było sprzątanie, ogarnianie po zimie, przed zimą i tak dalej, i tak dalej. Ale swoich rzeczy jeszcze nie rozpakowałam, a dzisiaj właśnie jest pełnia. Przed pełnią robimy porządki, pełnia to jest czas oczyszczenia, znaczy pełnia jest jutro o 11. No ale to już tak świętować pełnię. Dzisiaj wieczorem, już wczoraj był piękny, wielki księżyc. Tutaj mam taką szafeczkę, półeczkę z książkami i tutaj w ogóle, zobaczcie, to jest taki mój wielki, nie podniosę tego, to jest taki mój plecak, on jest taki na sprzęt, no na sprzęt, gdzie ja włożę wszystkie, wiecie, kable, ładowarki, baterie, akumulatory, statywy i tak dalej, laptopa, bardzo fajny plecak, nie pamiętam skąd go mam, dawno temu go kupiłam, ale też tutaj, słuchajcie, przywiozłam książki i właśnie Czakry, które już wam pokazywałam, i tą pierwszą dzisiaj zaczęłam czytać. Przywiozłam kupę książek, myślałam, że po prostu będę tutaj tylko siedzieć na leżaczku i czytać, a życie jak zwykle chciało inaczej, bo już zapomniałam, jak to jest w chatce z piernika, że zawsze jest coś do zrobienia, zawsze jest coś do naprawy, zawsze jest coś do umycia, wysprzątania, odkurzenia, przybicia gwoździa, myszy, szerszenie i tak dalej, i tak dalej. No, ale przywiozłam tutaj też swoje karty, których też w ogóle, wiecie co, nie stawiałam. I niedobrze, bo karty... ja muszę sobie stawiać karty na ludzi, słuchajcie. Bo to mi bardzo, one się nigdy nie mylą. Niestety ja bardzo często chcę, żeby one się myliły, ale zawsze mi dobrze wychodzi, jak na kogoś stawiam i niestety nie stawiałam, a powinnam... Ale to już inna historia. W każdym razie pokażę wam tak szybciutko,
co ja tu sobie nawiozłam, jeżeli chodzi o czytanie. Może coś Was zainspiruje, bo bardzo dużo ostatnio mam wiadomości, pokazuj książki, że też zaczęłyście razem ze mną czytać książki z psychologii, z kategorii no, psychologia, rozwój duchowy, więc korzystając z tego, że się rozpakowuję, to Wam pokażę. Chudni z prawem rezonansu, tego autora, też chyba mam przy sobie tą książkę, to zaraz Wam pokażę, tego jeszcze nie czytałam. No, Wędrówka dusz to jest taka bardzo znana pozycja, której też nie czytałam. Kwantowa rzeczywistość, naukowe wyjaśnienie zjawisk nadprzyrodzonych. O, i właśnie tutaj jest ta książka Prawo rezonansu. Nastrój myśli na realizację swoich pragnień. I to jest, już Wam kiedyś o tym wspominałam, ta książka wyjaśnia, jak działa, znaczy, nie, jakie jest uzasadnienie naukowe, czyli z fizyki kwantowej, tego, jak działa, jak działają afirmacje, jak manifestujemy. I to, co Wam cały czas powtarzam, że teraz dużo ludzi się z tego śmieje, że afirmacje, haha, a tak naprawdę, słuchajcie, najprostsze wytłumaczenie tego, czym są afirmacje, to afirmacje to są nasze myśli, po prostu. To, o czym myślimy, to przyciągamy. I tutaj jest odpowiedź, że często jak mówiłam o afirmacjach, to ludzie mówili, no dobra, a dlaczego tak jest, że dobrych ludzi spotykają złe rzeczy, przecież nikt nie chce, żeby go coś złego spotkało, a co powiesz rodzicom, którym dziecko, nie wiem, umiera na jakąś śmiertelną chorobę, czy nie wiem, komuś, kto ciężko choruje, że co, że to on sobie wyafirmował? Niestety tak jest, że nie spotyka nas to, co byśmy chcieli, tylko bardzo często spotyka nas to, o czym myślimy, to, czego się boimy, lub to, jak to powiedzieć, lub to, co najczęściej moim zdaniem przyciągamy to, na co uważamy, że zasługujemy. A zazwyczaj uważamy, że zasługujemy na mniej niż zasługujemy, tak? Bardzo często mamy, uważamy, że mamy jakieś braki i to się potem manifestuje w partnerze, w tym jak nas inni ludzie traktują, w pracy i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest ok, że inni ludzie nas źle traktują? Nie! Czy to oznacza, że nie wiem, sobie na to zasłużyliśmy? Nie! To nie, 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 to nie jest tak, bo wiecie, tak jak mi larwy piszą, prawo afirmacji, jesteś, przyciągasz to, czym jesteś, czyli jak ty masz hejt, to w ogóle nie wiem, sama jesteś złym człowiekiem i rezonujesz z takimi rzeczami, więc masz hejt. Nie, to tak nie działa, słuchajcie, po prostu uwielbiam, jak ludzie, którzy nie mają o tym pojęcia, wysnuwają takie wnioski, próbują, wiecie, jakieś takie, nie wiem, tworzyć teorie, że jak ci się przytrafiło coś złego, to jest twoja wina, jak ktoś cię krzywdzi, to ty sobie na to na pewno w jakiś sposób zasłużyłaś. Słuchajcie, to jest tak, jak na przykład kilka lat temu była taka słynna sprawa, która się przewinęła przez media społecznościowe, że była matka samotna, która miała dziecko bardzo chore, niepełnosprawne, ale też z jakąś tam rzadką chorobą i miała samochód, którym woziła to dziecko codziennie na jakąś tam, no załóżmy, nie pamiętam dokładnie, co było, rehabilitację. Tam w tym samochodzie był specjalny fotelik dla tego dziecka, wózek specjalny zrobiony, który taki inwalidzki, czy tam no wózek dla tego dziecka i jakieś urządzenie do, nie wiem, załóżmy jakaś pompa do dializ, nie pamiętam co to było, ale jakieś urządzenie. I słuchajcie, ktoś jej ukradł ten samochód i ludzie zaczęli to udostępniać, żeby ten złodziej oddał ten samochód, bo ten samochód był jakiś stary, mało wart, ale po prostu te rzeczy, które tam były w tym samochodzie, dla każdego innego człowieka czy dziecka były bezwartościowe, a tam po prostu ratowały życie i pozwalały przetrwać i pozwalały tej matce wozić no, dziecko na rehabilitację i na te zabiegi, które były niezbędne. I słuchajcie, oprócz tego, że kobieta była sama, że miała bardzo chore dziecko, że na pewno nie było jej łatwo i zmagała się chyba no, po prostu
raz, że mierzyć się z czymś takim, a jeszcze mierzyć się z czymś takim, będąc samotną matką, no to no naprawdę, to już jest po prostu... Nie wolno porównywać nieszczęść, ale no ciężko mi wyobrazić sobie trudniejszą sytuację. I co? Jeszcze ktoś jej kradnie samochód. Czy ona myślała o tym, że chce, żeby ktoś jej ukradł samochód? Czy ona myślała o tym, że chce mieć więcej problemów niż ma? Czy to były jej życzenia? Nie! Ale ciężko być w takiej sytuacji w wysokich wibracjach i w dobrym mindsetie, tak? Po prostu ciężko. A będąc w zmartwieniach, w przytłoczeniu, w przemęczeniu, w przepracowaniu, w zmęczeniu, w zmartwieniu i tak dalej, niestety podświadomie przyciągamy więcej gówna, bo w takich momentach bardzo ciężko jest mieć, nie wiem, wysokie wibracje, dobry humor i tak dalej, i wiecie, uziemiać się, medytować i palić kadzidełka, tak? Dlatego w takich sytuacjach według mnie mogą pomagać afirmacje, bo no bo to jest jakieś, wiecie, remedium na to, że mamy gównianą sytuację i mimo tego, że, nie wiem, czujemy się źle, ciężko nam wyjść po prostu w jakiś inny mindset, ale afirmujemy na przykład, tak, wszystko będzie dobrze, moje dziecko jest zdrowe, ja jestem szczęśliwa i tak dalej, i tak dalej. I nawet jak nie mamy wielkiej wiary w to, to sobie po prostu powtarzamy to, klepiemy, tak? No ale nieważne, to jest jakby... Ale to jest coś na tej zasadzie, tak? A mi potem larwy piszą, że tak, masz hejt, bo jesteś złą osobą i podobne przyciąga podobne. No chociaż tyle, że się przyznają, że to, co robią, jest złe. No ale nieważne. W każdym razie, słuchajcie, tak, jeżeli chcecie sobie o tym poczytać, nie wiem, jakiegoś tam potrzebujecie wytłumaczenia, jak to może działać, bo po przeczytaniu tej książki wiele rzeczy się staje... Nie to, że logicznych, bo logiczne to zawsze było dla mnie, ale jakieś tam popartych naukowo, jak ktoś potrzebuje, no to proszę bardzo, ja nie potrzebuję, wiem, że to działa. A jak to działa tak dokładnie i dlaczego to działa, to mnie nie obchodzi, ważne, że działa. No ale dobra. Więc tak, prawo rezonansu to jest właśnie jakaś nowość. Chudni z prawem rezonansu. Kupiłam, bo chciałam znaleźć jakąś jeszcze, on napisał poprzednią książkę, ale nie ma już wznowień, a ja nic starego nie znalazłam, a trafiłam na ten zbyt dobra, przeczytam, zobaczymy. To wędrówka dusz. Co jeszcze my tu mamy, Lola? No tak, właśnie Doreen Virtue, nie wiem, jak się wymawia. Ja mam jej karty aniołów i bardzo lubię. Ona też karty tarota ma swoje. Czakry w praktyce. Tą książkę wy mi polecaliście, jeżeli chodzi o czakry. Karty Keeper. Odcienie emocji. Karty uświęconej mocy. To jest Barbara Moore, kieszonkowy. To jest Barbara Moore? Tak. Tak, Barbara Moore, dobrze pamiętam. Kieszonkowy pozłacany tarot. Myślałam, że jeszcze jest słońce, a już... Chociaż nie jest ciemno, ale już tak zaczyna zachodzić. Siedem reguł spełniania marzeń. O, jak Stella uczyła się mówić. To jest o, słuchajcie, przyciskach. Dla piesków. Bardzo jestem ciekawa tej książki. Eckhart... Zawsze mówiłam Toll, a to niektórzy wymawiają Tolli. No ale nie wiem. Potęga teraźniejszości. A tutaj zobaczcie, nie wiem czy to widzicie, ale są książki, które ja sobie kupiłam, jak tutaj byłam po rozstaniu. I to jest właśnie Eckhart Tolli. Nowa Ziemia, reguła 5 sekund, emocjonalne pułapki w przeszłości, emocjonalne pułapki w związkach, to co musimy utracić. Brzmi jak przepowiednia. Richard Webster, bardzo lubię jego książki. Magia wahadełka. Alicja Chrzanowska, interpretacja tarota. I jej mam ze sobą. Kupiłam sobie używane na Allegro chyba 5 tytułów o tarocie. Właśnie mi się przypomniało. Muszę to dzisiaj otworzyć. Przywiozłam całą paczkę. Jeszcze nie wiem. No tak, wiecie. Ambitny ten plan z tym czytaniem, ale ma się pogoda pogorszyć.
Tutaj mam taki bullet planner, w którym staram się journalingować. Nie, to nie ten. A nie, ten jest pusty. No ale w każdym razie ten przywiozłam do pisania. Jakoś tak... no chcę zacząć, ale jakoś ciężko mi się ostatnio połączyć z moimi emocjami. Z różnych powodów. Położymy karty. Już, Loluś. A, ale cały czas tu znajduję jakieś metki, słuchajcie, i obgryza, proszę. Więc tu położymy karty. Leżało tak na podłodze. Coś tu jeszcze mam. Widzicie, to jest taki plecak, bardzo Wam polecam. O, i tutaj na przykład jest kieszeń na laptopa. I tutaj mam właśnie, tu włożę takie różne rzeczy, ale tu jeszcze, czekajcie. Tutaj mam, nie, tu są kable, mój piórnik, moje długopisy, statywy. O właśnie. Turmalin do położenia przy łóżku sobie przywiozłam. Wydaje mi się, że jeszcze gdzieś sobie coś tu wkładałam, ale nie. Już tu nic więcej nie mam. A nie, tu coś nie ma. Co zachodzi słońce, jak wygląda, jakbym była mega oświetlona. Nie, tu jest bateria. Nie, to już tu nic więcej nie mam. Wydawało mi się, że więcej tych turmalinów tu nawiozłam. Myliłam się. A, i tutaj mam jeszcze taki, to jest mój taki notes właśnie do różnych afirmacji. I tu sobie zapisuję różne moje afirmacje. Trochę tego jest. I jak Lola była mała, to mi go obgryzła. No i tutaj sobie zapisuję datę i to, co aktualnie afirmuję. I fajnie jest potem patrzeć wstecz, więc to jest taki mój notes. Więc tutaj tak lolutku, kochanie, która tu ze mną stoi. Więc to, słuchajcie, sobie schowam, bo chcę właśnie jeszcze tu puścić robota. Bo mam tutaj nowego, takiego samego robota, jak mam w Łodzi. Dream Z10 Pro chyba, jeśli ktoś jest ciekaw, spoko mi się sprawdza. No i tutaj go odpaliłam, bo też jestem tutaj nieodpakowany przez 2 lata i chcę go tutaj puścić, bo wiecie, właśnie przed pełnią się robi porządki i jeszcze tutaj mam takie miejsce jakby na ognisko takie wymurowane. A miałam bardzo dużo patyków, takich gałęzi, które pospadały z drzew i pozbierałam je tam. I chcę sobie napisać jedną w sumie taką rzecz, którą mam, chciałabym odpuścić. Nigdy tego nie robiłam. Bardzo często ludzie to praktykują, ja nigdy tego nie robiłam. Opowiem Wam, może Wam się to sprawdzi. Że wiecie co, jak chcecie coś odpuścić, bo... No, pełnia jest właśnie o porządkach, o wyrzucaniu, wymiataniu i odpuszczaniu. Jeżeli chcecie coś ze swojego życia, że tak powiem, pożegnać, tak na dobre, to możecie sobie właśnie zastanowić się, co to są za rzeczy, napisać na karteczce i właśnie no jakby przed pełnią, bo pamiętajcie, że odpuszczamy jakby do pełni i później, jak już jest godzina pełni, no to jakby po pełni, tak, minutę po, jak na przykład o 11 jest pełnia, to minutę po już mamy księżyc przybierający i wtedy manifestujemy, przyciągamy. Więc jak chcemy odpuścić, to przed godziną, kiedy jest pełnia, właśnie możecie sobie, ale to znaczy w sensie godziny, no bo jeśli mogę skupić. Ja na przykład pełnia jest jutro o 11 rano, tam z minutami, a ja dzisiaj będę to sobie robić wieczorem. I właśnie możecie sobie napisać na kartce, co chcecie, żeby odeszło. Odpuszczam myślenie o tym i o tym. Nie będę się martwić tym i tamtym. No różne, cokolwiek Wam przychodzi do głowy, możecie sobie zapisać na kartce i spalić.
No, w sumie ja nigdy tego nie robiłam, ale akurat teraz właśnie stwierdziłam, że mam tyle takich gałązek, że z tego mogę zrobić takie mini ognisko. Muszę sobie tą kartkę spalić i chcę tutaj jeszcze ogarnąć, jeszcze muszę kosmetyczkę rozpakować i wyjąć wszystkie swoje rzeczy do pielęgnacji tutaj na toaletce i właśnie puszczę tutaj robota. Jeszcze chcę zabrać Lolę na krótki spacer na zachód słońca, bo no jest 17.37, a 18.20 słońce zachodzi, więc dużo czasu już nie mam. I potem chcę, słuchajcie, przyjść. Napaliłam już w kominku, bo chcę fajnie nagrzać domek i chcę okadzić wszystko szałwią i palo santo i zapalić kadzidła i zapalić kominek zapachowy i zrobić takie gruntowne, że tak powiem, oczyszczenie domku, bo też no już tu jestem prawie 3 tygodnie chyba i właśnie się zabierałam za to cały czas, a jeszcze tego nie zrobiłam, a jest to potrzebne zdecydowanie. Z przeszłych energii, z obecnych energii, z moich energii, z innych ludzi energii. Lola tutaj walczy z ośmiornicą. Także tak. A i tutaj słuchajcie, jeszcze czytałam jedną książkę i się schowała pod łóżkiem. Tą książkę bardzo wam polecam, też wam pokazywałam. O, no właśnie, i widać, ale tu jest. A czemu tu jest wilgotno? Kurde, wyjęłam książkę i jest. Tam się coś rozlało. Co tam się stało? Jest zakurzona i wilgotna, więc właśnie, dobra, zabieram się. No. Zabieram się za porządki. Już, więcej nie gadam. Idę. Jeszcze mi się żarówka spaliła, a mam, słuchajcie, takie żarówki sterowane Wi-Fi przez aplikację. To jest akurat S-Wiz przez V. Całkiem nawet spoko działają. Ale nigdy nie zdejmowałam tego klosza. No, ale teraz już muszę się z tym zmierzyć, jak się go zdejmuje. Poczekałam właśnie, a wymienię sobie na tą żarówkę sterowaną przez Wi-Fi. No to tak, już muszę wymienić. Tylko nie wiedziałam, jak się ten dynk uruchamia. Jest dłuższa. No to może na razie ją tak zostawię. Muszę mieć światło jakieś na górze, więc. A nie mam chyba innej żarówki, więc na razie to tak zostawię. O, to skoro mamy światło, to jeszcze rozpakuję kosmetyczkę. Od razu wam pokażę, co tutaj mam. Smaczki Loli. Antybiotyk Loli. Tak. Krem Awa, złoty kolagen. Przepraszam, kończę już drugi słoń. O matko, bardzo polecam. Janda, jak chcecie tańszy, mniej, powiedziałabym tak, mniej bogatą wersję tego kremu Shiseido, to naprawdę jest spoko. Ale, no jak powiedziałam, jest mniej bogaty, szybciej się wchłania. Ja już potrzebowałam czegoś bogatszego i wróciłam po okresie przerwy i używaniu Awy do Shiseido i też kupiłam sobie My Way Floral, tutaj takie mazurskie klimaty, czyli off, mimo że tutaj komarów w ogóle nie ma, ale byłam gdzieś tam na wyjeździe, gdzie były, więc postanowiłam to tu przywieźć i to jest najlepsze, słuchajcie, na kleszcze. Kleszcz jest zatrzęsienie, po Loli łażą. Miała jednego usechu, bo jest bardzo dobrze zabezpieczona. Ja też miałam, słuchajcie, jednego. A tutaj sprzed 2 lat Lady Million, które nie pachną tak jak powinny, no ale zostały. Clotrimazolum na moje problemy z trądzikiem. Nic innego u mnie nie działa. Poczytajcie, co to jest trądzik grzybiczny. I Clotrimazolum za 10 zł. Tyle lat walczyłam. Wystarczyło to. A niestety tutaj wróciłam i znowu mam problem. Więc tak. Weleda, bardzo dobry krem.
taki mocno nawilżający. Co ja tu jeszcze mam? Bioderma, Atoderm Intensive Eye. Jak mam alergię. A słuchajcie, co ciekawe. Może się tak tu odwrócę. Co ciekawe, przyjechałam tutaj i ani razu nie miałam alergii. Nie spędzi mnie nos, nie biorę leku. W ogóle nie mam alergii tutaj. W ogóle, na nic, nic. Mega przyroda, wszystko ten. I słuchajcie, to jest zanieczyszczenie w Łodzi, które mnie tak męczy. PH Doctor to jest do powiek. Też, bo właśnie myślałam, że może tu alergia, a tutaj nic. Penseta. Odmładzające serum pod oczy Ava. Krem do stóp Xerial SVR. Serum z Awy. Nadal polecam, nadal są spoko. Ale słuchajcie, uważam, że krem pod oczy niestety. Ten jest niestety niezastąpiony, bo jak go kupowałam, to już kosztował chyba 410 zł, czy tam ileś. Masakra. Masażer, którego ani razu tu nie użyłam, bo czasami zapominam użyć kremu, co mi się nie zdarza. Lano, jak mam już bardzo wysuszone oczy, skórę pod oczami, albo gdzieś na kostkach, albo na ustach, ale też mi się tu nie zdarza. To tu takie kiedyś, jak jeszcze przyjmowałam paczki PR, to dostałam serum, no i muszę je zużyć. Taki krem z Awy, mocno nawilżający, też spoko. Też tu mi nie jest potrzebny, bo też aż nie mam takiej pościąganej skóry, ale wzięłam. Krem do rąk, on jest akurat zimowy, ale ja go po prostu cały czas używam. To jest bardzo dobry krem do rąk. Wszystko, co miałam pootwierane, wzięłam. Serum ze Estée Lauder. Ten dezodorant. I co tu jeszcze mam? I szczoteczkę do rzęs, których mi zostało po 3 w każdym oku. Ale zupełnie mi to nie przeszkadza, gdyż jestem na Mazurach. No i tu jeszcze mamy ukłaczoną szczotkę. Fuj, 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 patrzcie to. Larwy mogą się teraz zaraz, jaka szczotka do tapirowania włosów. No. I maszynki do golenia, których też rzadko używam. I to wszystko, co przywiozłam tutaj w mojej kosmetyczce. Tu jeszcze jedna ukłaczona szczotka, ale ona tu była. Niedziałający odstraszacz na myszy, który muszę rozkręcić i włożyć nową bateryjkę, bo już są dwa na strychu i nikt się niczego nie boi. Wszyscy się do wszystkiego przyzwyczaili, więc może to zadziała. I poduszeczka na oczy z lawendą. Bardzo zajebista, której też ani razu nie użyłam. Nie wiem dlaczego. No i tutaj jest lusterko, a tutaj jeszcze w tych szufladkach mam kosmetyki kolorowe, które użyłam, no może makijaż zrobiłam sobie z dwa razy, jak gdzieś się ruszałam poza domek z piernika. I co wam jeszcze miałam powiedzieć, coś miałam powiedzieć, mi uciekło. A toaletka też jest z Allegro. W ogóle słuchajcie, jak pytacie o różne rzeczy, to wszystko jest z Allegro. Ja słuchajcie, ten domek urządziłam po kosztach. Ja kupowałam wszystko z Allegro. To jest z Allegro, łóżko jest z Allegro, wszystkie wiklinowe meble są z Allegro, te rolety są z Allegro, bambusowe, te wszystkie skórzane dywany są z Allegro. No i trochę jest też tam rzeczy z TK Maxa, ale generalnie jak urządzałam ten domek, to wszystko jest naprawdę tanim kosztem od polskich rzemieślników. Tak. No to akurat jest Chińczyk, nie? Nie polski rzemieślnik. Ale tak, to wszystko to są polskie wyroby, można powiedzieć takie rzemieślnicze, z małych firm. No, można? Można. Klimat. I to naprawdę nie było drogie. Dobra, idę, zmykam, idę zobaczyć, ile już domku wyrosło, bo jak widzicie, o tu. Widzicie, tam. Teraz będzie... Słuchajcie, była dzicz, a teraz będzie dzielnica willowa. Wolałam dzicz, ale wiecie, jakby ja jestem zwierzęciem takim, które i w mieście, i na wsi, i w willi, i w Chanelu, i trutka na myszy, i wszystko jest ok, więc no. Więc idę zobaczyć, ile domku powstało, bo ten domek powstaje, nie było nic, a tyle powstało w 2 dni. Także spoko, nawet ciekawe, jak się to patrzy. I idę zabrać Lolę tutaj nad jeziorko, że tak powiem, koło mnie.
bo tutaj teraz mam ileś dojść i tutaj do tego najbliższego koło mnie i wracam i kończę porządki i okadzam i w ogóle, bo zaraz się zrobi ciemno. Start cleaning. No ale przecież masz takiego w domu. Co? Ale tu nie ma nic do jedzenia. Chodź. Dobra, słuchajcie, ja tutaj wyjęłam wszystkie moje rzeczy do okadzania, palenia i tak dalej. To jest szałwia, palo santo, węgielki do trybularza, te takie stożkowe kadzidełka, zwykłe kadzidełka i tu wyjęłam takie jesienną moją zestawę. Jest dynia, jest żołądź, więc zaraz sobie to wszystko tutaj ładnie poukładam, porozpalam i będziemy oczyszczać, tak Lola? O, zobaczcie, jaki sobie kupiłam, nie wiem, czy Wam pokazywałam, czy nie, ale kupiłam sobie taki dzbanuszek do zaparzania ziół, miałam zamawiać z Allegro, ale słuchajcie, były w biedrze. O, tak, moment, bo jedną ręką to jest trudne. No, więc akurat sobie kupiłam i zaleję sobie zioła, bo dzisiaj jest pełnia. A słuchajcie, tak wyją psy, naprawdę, tak szczekają i wyją psy, że tak jak ja się nie, właśnie mówiłam, że nie boję się być samej, w ogóle to aż tak niezbyt przyjemnie. No, więc jest pełnia, więc zaparzę sobie zioła na dobry sen i to jest kubek z TK Maxa, taki halloweenowy, ale oczywiście będę go używać przez cały rok z czarownicami i tu też leci czarownica na miotle, także tutaj zioła, a żeby była równowaga, mamy oto te wykwintne kanapki z chleba tostowego z masłem oraz z pasztetem drobiowym profi z pomidorami, a do tego jeszcze będą wafelki Milka. Odpaliłam też sobie kominek. Skończył mi się niestety olejek lawendowy, ale dzisiaj będzie drzewko różane. Mam nadzieję, że potem też mi się będzie dobrze spało. Tak, Loluś, powiedz, będzie nam się dobrze spało? Bo dzisiaj na przykład mi się świetnie spało aż do jakiejś 5:45, kiedy mnie obudziłaś, chcąc iść na siku, a jak Cię wyniosłam o północy na siku, to nie chciałaś sikać i potem mnie budzisz. Tak Ty. I tak Cię kocham bardzo. Bardzo Cię kocham. Tak, tu pociska głaskać, ja wiem.